Dzisiaj Państwu przedstawiam mój gołębnik po raz pierwszy. Tak u Mogilanego to wszystko wygląda. Jest korytarz oddzielnie i ptaków trochę jest. No, uważam, że jest ich jeszcze troszeczkę za dużo, ale myślę, że to jest ilość taka, której już przekroczyć nie można. Tu jakieś zaplecze mamy, prawda? Tutaj mamy jeszcze samce z rozpłodu. Tych boksów trochę jest. Tak to u mnie, jak widzicie, wygląda. Worki ze zwykłą karmą. Coś tam jeszcze zostało z lotów. To dokładam. Tu mamy kolejny boks. Tak to wygląda. Nie przedstawiam Wam tu ptaków, bo po prostu zaraz będziemy omawiać ten temat. Tutaj mam coś takiego. Tutaj siedzą nielotowane gołębie późne i samice, prawdaż, też są, które po prostu, no, żeby się przyzwyczaiły do tych boksów, to one tutaj też są, prawda? Tam dalej do wolierki wejście, tutaj jest akurat siatka u góry. No, wentylacja, nie wiem, czy tam widać u góry, jest na całej długości taka pas 5 cm i to wszystko powietrze idzie z dołu do góry przez te szczebelki na dole, co tam mamy, bo tam są dziury i to idzie po prostu taka cyrkulacja do góry i we wszystkich jest to samo.